Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwegierd, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a od kilku lat dziennikarz. Dziś, drodzy Państwo, rozmawiamy o dwóch największych hakowych rządów PiS, przynajmniej tych, o których wiemy, bo może się okazać, że ktoś jeszcze trzyma tych dwóch. O Jarosławie Kaczyńskim i jego archiwum krążyły legendy, umiejętnie podsycane przez samego zainteresowanego, który przerzucał takie fotki o tym, jak stoi na tle teczek. Przecież to były pozowane fotki, pokazywał po prostu: mam na was wszystko, wiem o was wszystko, po prostu wiem o was więcej niż wy wiecie. Wiecie państwo, to działa taka psychologia. Miałem kolegę, który pracował w jednej z komisji, która weryfikowała kadry, to jak chciał po prostu nastraszyć delikwenta, to wzywali go i kładli taki cały stos teczek i patrzył, i on tak wchodził, taki zafrasowany, i to wszystko o mnie. No i wszyscy kiwali głową ze zrozumieniem. I tak to mniej więcej wygląda ten schemat, że Jarosław Kaczyński ma, na przykład bierze takiego delikwenta, wzywa go do siebie i kładzie takie dwie teczki na stół. On nie musi ich otwierać. Ten człowiek jest po prostu cały przerażony. Jak to powiedział w wywiadzie udzielonym nam Tomasz Kaczmarek, Bóg jest jeden. Ale uwaga, pojawił się młody syn, jak go nazywał Jarosław Kaczyński. Bardzo mu się to określenie nie podobało. Zbigniew Ziobro po prostu zdecydowanie nie chciał, żeby Kaczyński nazywał się jego tatą. To były te słynne momenty, kiedy Kaczyński wystosował takie przesłanie. Ono się pojawiło, było też, o tym było też w książce, polecamy skądinąd znakomitej, Kulisy PiS, Kamil Dziubka. Wróć, synu, do Ziobry, ojciec czeka. Ojciec, czyli ten polityczny ojciec Jarosław Kaczyński. No ale widać, że talent polityczny do takiej polityki, wiecie państwo, polityka to jest, powinna być, ja wiem, że taka nie jest, ale powinna być taka, że powinna być przede wszystkim chęć poprawienia ludziom życia, żeby to państwo było lepsze. Państwo jest dla ludzi. Państwo nie jest po to, żeby umierać z honorem. Państwo jest po to, żeby nam się żyło lepiej, żeby było, kurczę, lepiej. No więc oni zamiast tego gromadzili haki. I to, co mną wstrząsnęło, to to, że Ziobro był na tyle nieostrożny, że zaprosił do Sejmu Tomasza Kaczmarka ze swojego pokoju i pokazał, że tutaj jest najciemniej pod latarnią. Ktoś może powiedzieć, dlaczego ja mu wierzę, Tomaszowi Kaczmarkowi, w jego opowieść. Ano dlatego, że mam swoje opowieści i sam uczestniczyłem i byłem. Byłem w przedsionku tej relacji ze Zbigniewem Ziobro. Zabrakło przysłowiowej kropki nad i. Zabrakło tego, że gdybym zaczął wykonywać posłusznie polecenia, to bym pewnie przeszedł właśnie ten Rubikon. Problemem ze mną był taki, że nie mogli mi zaufać, ponieważ nie było czynnika, którym można mi było trzymać za przysłowiowe jaja. To znaczy, ja dopiero po latach zrozumiałem historię, która kryje się za stwierdzeniem: kontrola jest najwyższą formą zaufania. Bo tak mówiono, że tak mówił, miał mówić Lenin, tak miał mówić Stalin. Ja nie bardzo rozumiałem tego pojęcia, co to jest za kontrola, co to jest zaufanie. Dopiero potem zrozumiałem, że możesz ufać tylko tym osobom, które w 100% kontrolujesz. Kontrolujesz je odpowiedzialnością karną. I tu znowu się wszystko ładnie zazębia, że Jarosław Kaczyński dawał do zrozumienia, że może nominować ludzi tylko takich, których jest w stanie zabić medialnie w ciągu 24 godzin od momentu, kiedy mówi im: macie ustąpić, macie odejść. Jeżeli oni się nie podporządkowują, zwróćcie uwagę, wszyscy się zastanawiają, skąd wyszły materiały uderzające Mariana Banasia. No to hipoteza, ja bym powiedział, robocza jest taka, że z samego PiS. Że to była po prostu, że Banaś dostał ultimatum. Dlaczego je dostał? Moje wiewiórki mówią, że Marian Banaś został złapany na obrazie majestatu. To znaczy, nagrano jakąś rozmowę prywatną, w której powiedział, co naprawdę myśli o Jarosławie Kaczyńskim. Jarosław Kaczyński w takim wypadku skazuje minimum na banicję. Na przykład takim człowiekiem skazanym za obrazy Jarosława Kaczyńskiego jest na przykład Witold Gadowski.
Człowiek, którym się specjalnie nie lubimy, ja tu kiedyś wyjaśniłem te powody, bo mi dał, w czasach, kiedy się lubiliśmy, to dał mi słowo honoru, które złamał. Nie wypiera się tego nawet do dziś. Tłumaczy, że nagrywanie ludzi z ukrycia, z którymi go umawiałem, było w interesie Polski, a słowo honoru dane Pińskiemu jest niczym wobec interesu Polski. Chodziło o materiał o prywatyzacji PZU, więc sami sobie Państwo ocencie. Natomiast on w prywatnych rozmowach, ponieważ Gadowski był jednym z założycieli Porozumienia Centrum, o czym mało osób wie, ponieważ jest dość wiekowy. I Witek zapłacił banicją z TVP za, to jest informacja, która nawet się pojawiła publicznie w magazynie Press, za to, że zostało doniesione, a wedle moich informacji nawet nagrane, za to, że mówi, no to fajny ten Jarosław, jak to ten, no ale gej, no nawet używając trochę innych określeń, bardziej radykalnych. No więc Jarosław Kaczyński po prostu miał nakazać za to usunięcie go z TVP, żeby nie było tak, że możesz chodzić brać kasę z michy Jarosława, z korytka, które wywalczył dla wszystkich i chodzić opowiadać o nim prawdę. To jest ten właśnie moment, w którym Kaczyński karze ludzi. To jest najlżejsza forma kary, to jest banicja. No i teraz mamy Ziobrę, który kopiuje ten modus operandi. Ja się ciebie zapytam, bo ty jesteś, Tomku, praktykiem, no bo do tej pory takie ogromne archiwa ludzkie, bo niby wiemy o tym, ale jednak jak w momencie, wiecie państwo, kiedy my wam opowiadamy pewne rzeczy i wy tak nas lubicie, no to ten, ale oni pewnie przesadzają. A potem wjeżdża Tomasz Kaczmarek i mówi, a ja byłem w takim pokoju, a mi pokazywało to. Nagle dochodzi do wniosku, że ten krąg osób, która tego, to się poszerza. O ochronie trąbimy cały czas. Teraz, no tak jest, rzeczywiście, jak mówi, tak, to no, tak jest. No, tak. No więc Tomku, no bo to jest, wiecie państwo, to jest przede wszystkim też siła destabilizująca państwo, no bo oni mają materiały, uwaga, i na wrogów, i na przeciwników. Ja myślę i wiem, bo tak mi mówiono, że jeszcze oni gromadzą też materiały na osoby wpływowe, jak na przykład kler, czyli konkretni księża, którzy są dyspozycyjni. Ja na przykład, to niestety to jest też domena służb specjalnych. No Tomku, przypomnijmy taką głośną sprawę znakomitego aktora Jerzego Zelnika. No może, tak jak mówię, no już nie chodzi o jego poglądy, bo to już jest osobna sprawa, no ale facet grał w Faraonie, świetna dykcja, świetna prezencja, no ale na litość boską, dlaczego ten facet i jego jakaś tam współpraca z kontrwywiadem ponad 50 lat temu miała być w zbiorze zastrzeżonym? Jakiś to interes państwa dyktował ukrywanie tego faktu. No i teraz wyobraźcie sobie państwo, ile takich osób podobnych jest w zbiorze zastrzeżonym i jak czymś takim można grać. Sam Kamiński, Janku, materiał, któryśmy No tak, no znaleźli. to jest dokładnie. No też pytanie takie, szanowni państwo, Mariusz Kamiński, radykał antykomunistyczny, człowiek, który organizuje po prostu Ligę Republikańską, która nawala Kwaśniewskiego, po prostu tego. I zobaczcie, że dochodzą do władzy ci obrzydliwi, wstrętni, postkomuniści, krwiożerczy, no i nie lustrują. Udaje mu się uciekać z kotłów tworzonych przez władzę tą W latach 80. PRL-owską i nic mu za to nie jest. On ucieka jako jedyny. Pani I Kluzik-Rostkowska, nadal jest radykalny. ta, pani Kluzik-Rostkowska mówi, nie, bo coś się będzie działo, my czekamy, nie, może już nie róbmy tego. A on ucieka. Nic, jemu wszystko przechodzi, jest radykalny, wszystko jest okej. Okay. A tutaj okazuje się, Nie, że ale to jest, jest ale teraz wcześniej pyta, ale Tomku, ale ten problem to już nie, bo ze Służbą problem Bezpieczeństwa. jest taki. Nawet te materiały, które myśmy ujawnili w naszej książce, polecamy. Jest do nabycia. Jeszcze nie podpisaliśmy egzemplarzy, ale obiecujemy, że w tym tygodniu może podjedziemy i podpiszemy. Ale jest do nabycia w wielu miejscach. Polecamy księgarnię capitalbook.com.pl. Tam, drodzy Państwo, jest ta dokumentacja. Facet doniósł na przyjaciela, na jego rodzinę. Złamał się, no mówią, dobra, czepiacie się, no był nastolatkiem. No dobrze, ale my się akurat nie czepiamy, my się pytamy, dlaczego tego nie wykorzystywano w latach 80. teoretycznie, bo naszym zdaniem wykorzystywano. I dwa, dlaczego w latach 90. i 2000. ta sprawa była ukrywana w sytuacji, kiedy rządzili nawet teoretycznie wrogowie polityczni
tej formacji. No bo wiecie Państwo, no, to jest właśnie, my nazywaliśmy to zawsze Rzeczpospolita haków. Wiecie, pomóżcie mi tutaj pocisnąć Tomka, bo Tomek jest depozytariuszem wiedzy, ale to nie, oczywiście nie może się śmieje trochę, nie możemy Tomka, bo byśmy z procesów nie wyszli o dobra osobiste, ale ty wiesz najlepiej, ile takich tajemnic jest w cudzych szafach. I to jest, pytanie jest teraz takie, dochodzą szafy Jarosława, szafa Ziobry. No to pytanie takie, czy to nie jest tak, że oni będą upatrywać swojej bezkarności w sile tych szaf? Szafa Kamińskiego i Wąsika, szafy szefów służb, szafy poszczególnych funkcjonariuszy, którzy zakładali okładki bez pokazywania jeszcze, kto ma być w cudzysłowie figurantem czy beneficjentem, nie beneficjentem, figurantem w tych sprawach, czyli sprawy bez ukierunkowania. Pokazuje się nieprawidłowości bez. Opracowujesz to bez stawiania zarzutów. Teraz dopiero po części te zarzuty są stawiane. Sprawy, które leżą bardzo długo. No ja pokazałem tyle tych spraw, między innymi słynna 500 czy te 500 milionów euro, które zostały zatrzymane w banku Pekao S.A. Do tej pory nikt nie mówi o tym, co się z nimi stało i te pieniądze, które funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego mieli je zwolnić za jakąś olbrzymią kwotę. Proszę Państwa, no to są rzeczy, takich rzeczy jest bardzo dużo. No, te wszystkie informacje, gdzie przyznają już tutaj oficjalnie Wąsik z Kamińskim, że informacje dotyczące szeregu spraw i nieprawidłowości czy przestępstw otrzymywali od służb naszych sojuszniczych. Otrzymywali od między innymi właśnie Amerykanów, od Europolu, od Interpolu, od służb bułgarskich, od służb holenderskich, od różnych służb, szanowni państwo. Naprawdę od różnych służb otrzymywali i to jest to, czego oni nie robili. Jeżeli ktoś będzie sprawdzał te materiały, od kiedy oni mieli, bo te haki jednak były, a w związku z tymi hakami nic nie było wykonywane, jest to bardzo duży problem. No samo to, co powiedział, ja wracam jeszcze do twojego wywiadu z Tomaszem Kaczmarkiem o tym właśnie pokoju Ziobry. I zobaczcie państwo ten cynizm, że on wie, że robi źle, bo trzyma to w Sejmie. On trzyma to w Sejmie, żeby nikt tego nie sprawdził. Czyli on wie, że łamie prawo. On zdaje sobie sprawę, że to jest bezprawne, to co on robi, trzymanie tych haków, bo jeżeli w tych hakach są materiały dotyczące przestępstw, no to trzeba to uruchamiać. No, każdy urzędnik państwowy, on był posłem, który ma wiedzę na temat przestępstw, no to musi ujawnić te przestępstwa, musi te przestępstwa w jakiś sposób, tak powiem, ścigać, pomagać w ściganiu. On je trzyma. I Tomku, to to jest jeszcze, bo to co mamy tak, mamy, bo mamy parę rzeczy. Są rzeczy przestępcze, ale są też rzeczy kompromitujące obyczajowo. To jest to, co jest taką dosyć najsilniejszym takim, tak. gdzie oni po prostu gromadzą rzeczy wrażliwe, że coś nie jest. Tylko no, nie widzę powodu, żeby trzymać takie archiwa. No, dziennikarze, jak otrzymają informacje, nawet pewne informacje obyczajowe, które samych informacji obyczajowych, ja nie widzę powodu, żeby te informacje w jakiś sposób upubliczniać. Jeżeli informacje obyczajowe wiążą się z przestępstwem, no to wtedy jest to jasne Albo czy i to to jest. w ograniczonym stopniu, żeby nie skrzywdzić Nie, to tej jest. osoby jakimiś szczegółami, tylko tak. A to są informacje obyczajowe tylko po to, w których w wielu przypadkach nie ma absolutnie żadnego przestępstwa, natomiast one miałyby narazić na jakąś infamię, Nie, no na to jest to jakby. do końca, to jest to do końca, jak myśmy powiedzieli, To jest że. przestępstwo, to jest próba szantażu. To jest to, w jaki sposób mówię, że myśmy wyprowadzili, piętnując hipokryzję Kaczyńskiego, który z jednej strony sam jest jednym chyba najbardziej wpływowym wciąż polskim gejem, a z drugiej strony organizował przez lata hejt na osoby LGBT. To był pomysł ostatnich 8 lat, to już tak mówiąc, to nie był, wiesz, w tych rządach w latach 2006, 5, 6, 7, wtedy tam to się nie pojawiało. No, nie były to może jakieś super friendly rządy, ale przyjacielskie, natomiast nie było to używane jako broń polityczna. Natomiast to jest oczywiście sprawa, która jest grana, rozgrywana.
Sprawa też, no, bardzo mocna to jest, to właśnie też masz wiedzę, no ale to też znowu, no, się nie będziemy operować nazwiskami, no ale orientacja homoseksualna to nie pedofilska, bo to nie jest orientacja, tylko patologia, tylko po prostu normalne zainteresowanie. Mają prawo, no mają Mają, prawo ci ludzie. tylko że Chcą są, żyć, są wolnymi ludźmi, mogą tak ale żyć. są księżmi i tutaj no, posiadanie takiej informacji powoduje, że facet, do którego zadzwonisz, jesteś politykiem i który wie, że to masz, to nawet nie musisz tego mówić. To są takie rzeczy, o których oni mówią. Ja pamiętam, to są takie rzeczy, żeby, no, krótko mówiąc, nikt go nie będzie, jak jest mądry, to nie będzie go szantażował, tylko da mu do zrozumienia, że wie. I on się sam będzie szantażował we własnej głowie, na zasadzie takiej, że jak ja będę niegrzeczny, to oni to ujawnią. Więc ja zrobię wszystko, żeby oni się poczuli, nie poczuli się dla mnie zdenerwowani. Ja kiedyś Państwu tłumaczyłem, że największą formą cenzury jest autocenzura. Jak ktoś się mnie pytał, w jaki sposób się cenzuruje dziennikarzy, że mądry cenzor nigdy w życiu nie pójdzie i nie powie dziennikarzowi, że jakiś tekst, konkretny fragment jest zły. Mądry. Podawanie informacji o panu redaktorze Kraśko. W jakim celu? To było, To było podatki były zapłacone zastraszenie. już. Nie, To było ale to zastraszenie. było Tak. zastraszenie. To była, nie, z jednej strony upokorzenie, bo to było, mówimy o sytuacji, w której przy okazji. Możemy ci zniszczyć życie. Zobacz, to jest problem. Tak. Tak, no i próbowali. No próbowali go wyrzucić z TVN-u. TVN dobrze zrobił, że nie, Znaczy, to jest tak, to szanowni. materiały nie przeważyły. Nie Nie przeważyły. pochwalamy niepłacenia podatków, tudzież. Jasne, no po To prostu. jest ten, natomiast sytuacja taka, w której są używane, są po prostu, w którym po prostu jego całe życie weszło po prostu pod taki screen i następnie zebrano tę informację w tego, no to wiecie państwo, to są, w taki sposób uderza się ludzi przy pomocy aparatu władzy, przy pomocy kontroli skarbowych. Następnie takie kontrole skarbowe są nagłaśniane. W tym wypadku to było nagłaśniane po, czyli to było wiele lat po, przy okazji jakichś tam poszukiwań. Być może nawet to, znowu nie pochwalamy tego, natomiast hipoteza taka, że on został nie przypadkiem złapany na tym jeżdżeniu bez prawa jazdy, tylko po prostu był to efekt, że ktoś pokojarzył, że on nie powinien jeździć, a jeździ, też jest możliwa. To są takie właśnie tego typu rzeczy, w Jest których. temat szukania wśród tych osób, które tutaj Tak, to są mogłyby być niewygodne. potencjalnie potrzebne dla aparatu władzy. A czy weźmy pana Franciszka Stadnika? Fishing expedition, no pójście na ryby, zobaczyć, co tam się znajdzie. Co tam się znajdzie. Weźmy na przykład pana Franciszka Sterczewskiego, o którym my mamy wiedzę, że to, oczywiście znowu nie pochwalamy, że pojeździł sobie, że pojechał sobie po U tym piwach, tak. piwach tam jakiś rowerem. Natomiast według naszych wiewiórek on dostał informację, że uwaga, delikwent jest podlego, wsiada na rower, dobra, zatrzymujcie, jedziemy. Czyli mamy Syna sytuację. pana profesora Matczaka Tak, też. bo też mamy taką informację, że też CBA wskazało go policjantom, że przy zatrzymaniu mogą się znaleźć narkotyki. Próbowali panią Jandę, nie wyszło im. Tam to się okazało, że jest trzeźwa, a próbowali o 7 rano po prostu. Znowu, wiecie państwo, zawsze doradzamy, jak to mówią zawodowcy, do tego, no to mają w domu alkomat. I po prostu jak rano wstają, żeby nie było takiego numeru, że skończył pić o 23, wstanie o 6 i się okaże, że bach, 7 godzin, W szczególnie. ogóle nie pijemy, nie mamy tego problemu. No to tak. No. To już jest inna sprawa. Natomiast chodzi o to, że jak już ktoś, ja pamiętam naprawdę takich zawodowych ludzi, co kilkadziesiąt lat mieli w służbach albo na obrzeżu służb spędzili, to oni nigdy po pijactwie następnego dnia nie wsiądą do tego do samochodu, dopóty nie zobaczą po prostu 0,0 na tym. Natomiast to są te haki. Takich haków jest, powiedziałeś, miałeś polityków, no są dziennikarze. Dziennikarze się hakuje korupcją. Ja jestem tego, ale korupcja to jest taki, to jest ten miękki. To pan ma, panie redaktorze, no rata poszła kredytu do góry, no ale pana partnerka zarabia, powiedzmy sobie, 3000 zł albo 5, a mogłaby zarabiać, przecież jest taka zdolna, skończyła taką uczelnię, mogłaby zarabiać 10, 12, 15. Druga osoba zarabia kwotę, powiedzmy sobie, w jakiejś redakcji 5000, no to pani tam zostanie.
weźmy na przykład przy Wiesz, gangu. agentura przy partnerce i powiedziane, no słuchaj, dlaczego, zobacz, on ma dziwne relacje z innymi paniami, a tobie nie chce pomóc, żebyś ty lepiej funkcjonowała. Bo on nie chce, on chce być, żebyś ty był uzależnień, żebyś ty siedziała w domu. Proste, proste tam, proste rzeczy. To niezwykle, niezwykle proste. Bardzo łatwo. A z drugiej strony powiedzieć, proszę bardzo, możemy zatrudnić twoją partnerkę. I za chwilę on wraca do domu i dowiaduje się, że ona ma do niego pretensje. Także jeżeli w każdym miejscu, w którym ten człowiek jest poddany tym naciskom, ma problem. On nie ma nawet spokoju w domu. Ma wszystko. A o tym wiedzą ci ludzie, którzy chcą osiągnąć jakiś efekt. No tak wygląda niestety przy werbunkach, że nagle przychodzi człowiek, który rozwiąże wszystkie problemy. Wie, które są najważniejsze, które są najbardziej nabrzmiałe. Natomiast tutaj te metody się stosuje do członków grup przestępczych, albo nie wiem, do szpiegów czy do terrorystów, ale nie do ludzi, którzy nie są niczemu winni. Tylko dlatego, że trzeba na nich znaleźć wpływ. No, to są metody działań takich operacyjnych, no, które no, nie mogą być używane do społeczeństwa, bo to jest broń, naprawdę to jest broń i można w ten sposób, no to samo, co mówił pan Tomasz Kaczmarek, samo działanie w stosunku nawet do pani posłanki Sawickiej, czy do pani Marczuk-Pazury, czy do pana szefa tych wydawnictw naukowo-technicznych, no to jest działanie po to, żeby skryminalizować człowieka. Po coś to było potrzebne. Nie, później okazuje się, że to jest wymiar propagandowy, ale wcześniej to mógł być wymiar taki, żeby ewentualnie dochodzić do innych ludzi. No mówił, że było polowanie na Tuska. Także to do tego służy. To jest przestępstwo, to jest kreowanie przestępstw, których nie ma. Tak, ale to już kończąc. Takie, to jest, wyobraźcie sobie, co by się stało. Też zobaczcie, jaka tolerancja jest, gdyby ktoś odkrył, że Donald Tusk ma pokój z teczkami. Tak, wyobraźcie sobie taka tego, albo że tego. Zobaczcie. Niemieckie teczki tu tak, oczywiście. Instytut tego, ale zobaczcie. I rosyjskie, i Putina, zobaczcie, i wszystkie. Zobaczcie sobie, jak ludzie już łyknęli to, że Kaczyński ma prawo prowadzić sobie taki, nie wiem, taki obozik z tresurami, w którym mamy teczki. Tak. I wszyscy, a Gito, prezesik ma fajny pokój, hehe. To jest mocny człowiek, rzeczywiście. On, dziadek tak, może, no, naszczelnik, tak, uważam, naczelnik może, tak. Tak, i Ziobro, no. I teraz wychodzi, że Ziobro też ma pokój, do którego, wiecie państwo, no, skoro Ziobro mógł prosić sobie taki... Chowa go w Sejmie, bo wie, że jest nielegalny, żeby nikt nie wszedł. Tak, on chodzi, ale ja mówię, że skoro on pozwalał sobie zapraszać na przykład takich dziennikarzy jak ja, ale tam było ich więcej, bo przecież ja tam tego i po prostu robić kontrolowane przecieki. Wiecie państwo, ja właśnie śmiałem się, jak pamiętam, Piotr Gabriel był dumny z wprost, zobacz ile cytowań. Ja mu mówię, czy zobacz, to jest dziennikarstwo. Ja mówię, Piotr, co ty, jakie dziennikarstwo? No, poprowadzisz dział Ziobro 24. No. Kolesie jeżdżą do Ujazdowskich, dostają kwit, wracają z tym kwitem, wysyłają pytania albo i nie wysyłają i piszą, że prokuratorę Ziobry to... Otrzymujesz dzień wcześniej komunikat prokuratury, który wyjdzie na oficjalnych stronach. Prokuratura gov.pl. No. I wszystko fajnie, tylko gdzie to jest dziennikarstwo? I to jest gdzie to dziennikarstwo? To jest nie twój tekst. To jest taka krótka taka rekapitulacja dla państwa, do czego, co, jak wygląda tego. No, w prawdziwym państwie demokratycznym to jest tak, że media patrzą na ręce prokuratorom i służbom. Patrzą, biorą te historie i sprawdzają, czy ten koleś rzeczywiście powinien dostać zarzuty, czy on naprawdę powinien tam trafić. Dlaczego coś ukrywacie? Dlaczego czegoś nie robicie? Prawda? Tak. Dlaczego robicie teraz, a wcześniej nie robiliście? A nie, że wychodzi po prostu tego i tak jak na przykład Gmyz i Nisztorek. Dla Gmyza synonimem w twoim wypadku na przykład postawienia oskarżenia jest dowód winny. Winny, tak. Chociaż ty nie jesteś uznany winnym, no to on to jednoznacznie zestawia. Tak samo oni robią, że Ziobro oskarżył, to oznacza winnym. Że koniec już, tak. Karpiński wyszedł i teraz tutaj przestępcę wpuszczają do Europarlamentu, bo mu Ziobro zarzuty postawił. I teraz oczywiście jak będą stawiali zarzuty ich ludziom, no to już będzie polityczna sprawa, to już jest zemsta po prostu KO, zemsta tych po prostu za działalność patriotyczną. Dopóki nie jest prawomocny skazany, jest uznany za niewinnego, przecież no tak, koniecznie.
Też, szanowni państwo, jedna wielka hakownia. Szanowni państwo, właśnie tutaj właśnie szukam jednego konkretnego numeru, najnowszego numeru historii bez cenzury. Zemsta. Tak, mamy ten. Mam i ja, tak, szanowni państwo. Nie, ja czytam bardzo, ja lubię. Zemsta syna Napoleona w dobrych kioskach, w dobrych empikach, Instytut Zarządzania Informacją jest wydawcą tego pisma. Tutaj mamy, oprócz tego, mój tekst Dlaczego źle uczymy o historii? To jest, drodzy państwo, taka może nie najbardziej, wydawałoby się, seksowna część historii, ale bez nauki historii potem mamy kłopoty. Gdyby Jarosław Kaczyński odwołał się do Piłsudskiego, a ludzie by wiedzieli, kim naprawdę był Józef Piłsudski, byłoby to jego kompromitacją. Mówimy o facecie, który odpowiadał za kilkaset śmierci przed wojną bezpośrednio. 400 osób, prawie 379 w zamachu majowym, to jest oficjalne dane, prawdopodobnie było to sporo więcej. Oprócz tego zlecanie zabójstw jak generała Włodzimierza Zagórskiego, człowieka, który miał wiedzę i kwity na temat jego pracy za kasę dla służb cesarstwa austriacko-węgierskiego, jak zlecenie Tadeusza Rozwadowskiego, faceta, który wygrał w Bitwie Warszawskiej, faktycznie został gdzieś podtruty, zatruty, na pewno był bezprawnie więziony i na pewno zniszczono mu zdrowie ponadrocznym aresztem. I Jarosław Kaczyński mówi, potem wychodzi, bodajże to był wrzesień 2022 roku, wychodzi i mówi: ja dyktatorem, ja jeżeli jestem dyktatorem, to takim jak Piłsudski. I mówi: O. chłopki się będą cieszyć, ja im zrobię dokładnie to, co zrobił Piłsudski. Wiecie państwo, Piłsudski, facet, który osobiście sporządził listę 84 osób w 1930 roku, które były następnie torturowane, bite i robiono ich pozorowane egzekucje. No teraz. Wąsik, posłuchaj. Zobaczcie. Wy eskalujecie konflikt na granicy ukraińskiej. W tej chwili będą no de facto zamknięte kolejne przejścia. Wy mówi się, że rozwalacie system energetyczny Ukrainy, między innymi. No i wiadomo, że chodzi o kwestię zaopatrzenia w środki walki dla ludzi, którzy tam walczą. Zobaczcie. Minister ukraiński potrafi przyjechać do swoich kierowców i próbować zażegnywać tę sytuację i w jakiś sposób poczuwa się w obowiązku, żeby tam być i pomagać. No, nie może tego robić, bo to już jest częściowo polskie terytorium, prawda? I to już jest jeszcze chyba w jakiś sposób wasza kompetencja. Zobacz, potrafiliście organizować te, przepraszam za wyrażenie, zasrane pikniki i mówiliście, że są wyborcze. Catering, żarcie, wszystko, co żeście robili, wydawaliście co tydzień albo parę razy w tygodniu wielką kasę. Nie potraficie tym ludziom, którzy tam są na granicy, zorganizować więcej, nie wiem, toj, żeby mogli jak ludzie funkcjonować, mogli potrzeby fizjologiczne załatwiać. Nie potraficie tam dowieść jakiegoś jedzenia. Załatwiają to rzeczywiście ludzie w ograniczonym stopniu, w jakim mogą. Wy potrafiliście przeszkadzać, kiedy ludzie organizowali się i chcieli pomagać tym ludziom na granicy, którzy widać, wczoraj był wstrząsający materiał, gdzie podchodzi człowiek i mówi, że wody, żeby mu dać, a Straż Graniczna go odrzucają. Mówią, żeby odszedł. Nie wyobrażam sobie, żeby człowiek ode mnie chciał wody, a ja bym go odpędził. Widzisz, kogo wyhodowałeś? Wyhodowałeś po prostu. Widzisz, kogo wyhodowałeś? Wiesz co, no, jak mnie wieziono do Lublina, naprawdę z węflonem w ręce i wiesz, człowieka z bólem kręgosłupa i do tej pory mam ten olbrzymi problem, to jak mówiłem, że poproszę o wodę, bo już mojej wody nie miałem, to mi twoi funkcjonariusze, to jest w zeznaniach, mówili, a co ja wyglądam na żywiec? I puszczali głośno radio jeszcze złośliwie. Tak. Nie dałem rady wyrwać tego wenflonu, bo chciałem go wyrwać. Może wtedy by to ich jakoś opanowało. Wiesz, to jest takie zachowanie. Ja to przeżyłem, wiem jak to wygląda. Po prostu wyhodowałeś bydlaków.
Ale ty jesteś podobny, także spodziewam się, że niedługo już za to odpowiesz. Odpowiesz za to, co się dzieje. A teraz każda godzina się liczy, każdy dzień się liczy. Pozwólcie tym ludziom godnie walczyć o swoje miejsca pracy. Nie upadajcie. Robi się co kilometr to i to ja. Jak to się dzieje? Tam dwóch Ukraińców umarło. Nie wiem, czy to jest bezpośrednio z tym związane, czy nie bezpośrednio. Ale zobacz, no, upadlacie tylu ludzi. O tym transporcie trąbiły media, my też tyle czasu. Co wy robicie? Jedną z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki rozwalacie. I to w imię czego? No, pozamykaliście przejścia z Białorusią dlatego, bo obsada była cała skorumpowana. Skorumpowana, bo wam pokazały służby, że skorumpowana obsada. Teraz macie problem, że Europol będzie miał możliwość ewentualnie działać bez porozumiewania się z wami. I tak działa. No, bo wy jesteście nieszczelni po prostu. Jesteście nieszczelni i współpracujecie z bandytami. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak się boicie? Gdybyście byli szczelni, gdyby nie wypływały informacje, to bardzo chętnie by każdy chciał pomocy służb państwa, na którego terenie to się znajduje, prawda? Czyli o czym to świadczy? Znowu wredna Unia bez powodu chce was udręczyć, prawda? Czy inne służby. Po prostu jesteście nie tylko dyletantami, ale jesteście, no, sabotujecie pewne rzeczy. A resztę ustali sąd. Szanowni Państwo, do zobaczenia.